hitem było to, że to szło na żywo na telewizji Trwam chyba. Komuś to łatwiej jest grzać na Facebooka czy na Twittera. Spadł z krzesła. Chciałbym od ciebie rękawice w zamian za Polskę. Pandemsa. Nie, to za grube, nie? No miałam zapytać o piłkę, ale najpierw zapytam, kim chciałeś być, jak byłeś mały. Oczywiście, że strażakiem. Tata był strażakiem, to gdzieś to się wzięło, że chciałem być strażakiem. A co poszło nie tak? Znaczy, poszło tak, ale dlaczego nie strażak? Za dużo sportów było pomiędzy jeszcze. Naprawdę, gdzie każda olimpiada, igrzyska zimowe, czy tam igrzyska letnie, to narty, nawet bez nart, narty bez nart, same kijki i się dygało. Ale nie, naprawdę miałem przyjaciela, kolegę, gdzie te sporty, no, u nas w Biedrusku to było tego mnóstwo. Bo i piłka nożna, później z piłki przeskoczyliśmy na ręczną, z ręcznej na koszykówkę, później siatkówkę. Wzięliśmy od taty węże strażackie, je pocięliśmy, gdzie to, no, bardzo drogie rzeczy były. Tata oczywiście pozwalał na dużo. I zrobiliśmy z tego sobie siatkę do siatkówki. Później małpiga i zrobiliśmy z tych lin, więc to tam było, repertuar był duży. A jak padło na piłkę nożną? Jak wpadło? Wiesz co? Wiecie co, że ja był, jak jeszcze grałem w juniorach, jak w Rokicie. Rokita? Rokita Biedrusko, czy Rakieta, nie? Rakieta Biedrusko było, bo Rokita później to był transfer do Rokietnicy. W Rakiecie Biedrusko grałem, to byłem jako środkowy stoper. No i byłem środkowym stoperem. Nawet nie myślałem o bramce. Ale później był ten Mundial Korea Japonia 2002. No i oglądałem Jurka Dudka, jak sobie bronił, więc że mnie mecz w telewizji tak nie interesował, to tata, my zrobiliśmy piłkę z kartek papieru, owinęliśmy je taśmą, z tyłu tam była firana, na kaloryfę położyliśmy kołdrę, bym się nie uderzył, a tata sobie oglądał mecz, sobie rzucał piłkę. Ja się śmigałem w lewo i w prawo i tak zostało. A kiedy w tej całej historii pojawia się wątek wart tak naprawdę u ciebie? Kurde, jestem tu 14 lat, a kiedy to, jakie to tam było, jaki to był rocznik, to nie pamiętam. Chyba to była trzecia gimnazjum, to ile to się miało? 14 lat? No, tak pewnie. 14 lat, 15 lat było już gimnazjum, nie? Jakoś tak było, liceum. 14 lat mnie Radek Rąbkowski mnie zabrał na pierwszy trening do Warty Poznań. Cześć Juwe, gorąco pozdrawiam. No i tak zostałem. Później przeszedłem te wszystkie etapy szkolenia trenera Puskoty, trenera Zawadzkiego i skończywszy na treneru Żurawskim. A jakbyś miał wybrać z tych wszystkich lat taki moment, który najbardziej zapamiętałeś, to co by to było? Nie, no oczywiście baraże. Baraże o pierwszą OSA klasę. I to jest nie do zapomnienia. I gdzieś tam się pewnie będzie się w życiu, no będę w życiu to pamiętał. No bo to jest coś przyjemnego. No bo tak naprawdę jesteś adrenalinem z takich ostatnich zawodników w tej obecnej kadrze Warty, która no pamięta te nieco gorsze lata Warty, zarówno jeśli chodzi o organizacji, jak i o tak naprawdę też ligę, w której Warta rywalizowano, bo to była też druga liga, pierwsza liga przez moment, przecież też wcześniej trzecia, a ty też pamiętasz tą Wartę z zupełnie innej strony, bo z tej strony jeszcze pierwszej ligowej dawno, dawno temu tak naprawdę, sprzed no już 10 lat ponad. Jak się to wszystko zmieniło, jeśli chodzi o ten klub nasz przez ten czas? Zmieniło się wiele, no wiadomo, awans dużo pomógł, bo gdzieś my teraz idziemy tymi schodkami do góry. A czy, no było źle, ale czy też tak, no były okresy złe, ale też okresy były dobre. Bo też pamiętam o poprzednich właścicieli, gdzie no też było wszystko, było prawidłowo, dopóki gdzieś tam się nie sypało coś tam finansowo u poprzednich właścicieli. A jeszcze wcześniej, tak grzebiąc, gdzie prezesem był Marek Gubik, to, no to ja wchodziłem do szatni jako młody chłopak, wystraszony. No bo wiadomo, to była inna banda niż teraz, jak tu u nas jest teraz 40 na obozie
i tych tam jest 15 młodzieży, to oni tam mają łatwiej się zaklimatyzować, bo ich jest więcej. Ja wtedy wchodziłem sam, było o wiele trudniej, było bardziej agresywnie. Są jakieś rytuały, jak przychodzi nowy zawodnik? Jak ty przychodziłeś wtedy, a teraz jak przychodzą nowi do naszego zespołu? Co mnie to jakoś tam przeszło mnie to bokiem, bo mój brat, grając w Polonii Poznań na głównej, miałem to szczęście, że Łukasz Radliński był właśnie z głównej, mieszkał niedaleko stadionu Polonii i znał całą historię mojego brata i tych piłkarzy z Polonii Poznań, więc gdzieś tam jakąś miałem łatwiejszą tą kartę przetargową. A teraz jak młodzi przychodzą? Zależy od trenera, ale też teraz mamy zezwolenie trochę ich przyoszczyć, bo trochę rozluźniły im się kucyki. Ty sam jesteś na tym obozie też ze stosunkowo młodym zawodnikiem w pokoju z Kubą Sęgowskim, ale chciałem cię zapytać o te poprzednie obozy, no bo wiele już ich tak naprawdę pewnie no, przeżyłeś w swojej piłkarskiej karierze i też pewnie wielu kolegów w pokojach spotkałeś. Który był takim największym świrkiem? O, pamiętam jeszcze, jakbyśmy na obozie w Zakopanem, to jak byłem w pokoju, byłem z Adrianem Laskowskim w pokoju. Oczywiście my młodzi wtedy mieliśmy przekichane, bo tutaj teraz młodzi mają to, że sobie do samochodu wrzucą, gdzieś tam zaniosą, tu jakiś melek podjedzie i gdzieś tam tą siłownię im zabierze, a my mieliśmy chyba tam 2 kilometry na boisko, gdzie my to z hotelu targaliśmy wszystko te 2 kilometry na te boisko z tymi wszystkimi młodymi. Ale pamiętam sytuację, jak Kajtkowski się kłócił z żoną przez telefon. Tego nigdy nie zapomnę, bo po Śląsku to my z Adrianem mieliśmy chyba piętro wyżej, mieszkaliśmy tą, my na schodach to my płakaliśmy ze śmiechu, bo no wesoło było. A co cię najbardziej zaskoczyło po awansie do Ekstraklasy? Chyba ta cała otoczka, jeśli chodzi o kamery, o bycie taki profi. No i też taka, no wiadomo, większa rozpoznawalność, no bo gdzieś tam w tej pierwszej lidze gdzieś tam więcej znajomych to oglądało, ale gdzieś tam teraz jak ja jeżdżę pociągiem na treningi, to no, dużo ludzi zaczepia i się i chwalą, i nie chwalą. A jaka była, masz jakąś historię taką zabawną związaną z jakimś kibicem? Bo ja wiem, że gdzieś na Insta było, że chłopak chciał upiec pączki, jaką też koszulkę. Na Górnik Zabrze oczywiście takich na Instagramie mamy tego mnóstwo, gdzieś tam zapytania o koszulkę, rękawic. Ale chłopak wyszedł z super, super inicjatywą. Pierwszy raz mi się takie coś trafiło. Podejrzewam, że teraz dostanę następny wpis, że ktoś mi może torta zrobi. Ale to był pierwszy taki wpis, że cześć Adrian, coś tam, chciałbym od ciebie rękawice w zamian za pączki. No ja mówię, no super inicjatywa, pączki oczywiście od babci, więc super inicjatywa, więc no wyszedł z czymś nowym do mnie i kupił mnie. Wspominałeś tutaj o tej medialności Ekstraklasy. No, biorąc pod uwagę ten czas, który już Warta gra w Ekstraklasie od tego momentu powrotu, to jesteś chyba tym najbardziej medialnym zawodnikiem, no bo najpierw był słynna scena z piłką padającą ci na głowę, później był tak naprawdę też twój gol w meczu z Górnikiem Łęczna, który też się odbił szerokim echem. No ale jednak chciałem cię, Adrian, spytać o to, czy ty jednak sam nie chciałbyś być zapamiętany przez wszystkich przez jakiś inny pryzmat twojej przygody w Warcie, a nie tylko te dwie sceny. Jestem osobą, która lubi żartować i mam też dystans do siebie, więc to mi naprawdę nie przeszkadza, więc a jeśli to się obija szerokim echem, no też się z tego śmieję, no bo nie będę gdzieś tam rozczulał, bo naprawdę jest to też śmieszne sytuacje. I no skoro internet mnie lubi, to czemu nie? Co ty miałeś w głowie po tym, jak strzeliłeś bramkę z Górnikiem Łęczna? Dobre pytanie, bo... Bo ja się o tym dowiedziałam w ogóle ze zdjęcia, bo zaczęłam przeglądać i mówię, dlaczego on biegnie i się cieszy. No i potem wyszło, że tak. I okazało się, że byliśmy przygotowani na to, bo mieliśmy grafikę golową. No. A, ogólnie doszło do mnie dopiero tak naprawdę po meczu, bo dochodziłem do siebie, bo wskoczyło na mnie 4 chłopa na plecy, a ja biegłem dalej. Więc trochę tlenu mi zabrało. Ale no super uczucie, no strzeliłem gola, gdzie do dzisiaj gdzieś tam na odprawach jest tam raz po raz pokazywany i no cieszy, no ogromnie cieszy, bo gdzieś tam się znowu zapisałem w kartach ich. A to była jedyna bramka strzelona przez ciebie w
twojej karierze? Nie, no gdzie? No przecież z Polonią Środa jeszcze. Z Polonią Środa przecież strzeliłem jeszcze Bartkowi Polskiemu gola z mojej szesnastki, no jakoś tam skozłowała i go przelobowała. Bliski byłem też chyba ze Stalową Wola, jak graliśmy w Rzeszowie. Bliski byłem strzelania gola też w 90 minucie, ale bramkarz mnie obronił. I w juniora kiedyś raz poszedłem do rzutu wolnego i też strzeliłem. No właśnie, wspominasz o tych czasach, Adrian, w niższych ligach. Ja cię jeszcze pamiętam pierwsze z tej twojej pierwszej przygody w Warcie, ale później też z tego momentu, jak byłeś też w tej Polonii Warszawa, wróciłeś, była ta Polonia Środa Wielkopolska. Czy ty wtedy w ogóle sobie wyobrażałeś to, że jeszcze w ogóle osiągniesz poziom ekstraklasy? Nie. Jak już byłem w Środzie, to już sobie tak już sobie no, powiedziałem, że basta, że no, tak się to raczej skończy, że będę pracował i grał, bo w sumie też pracowałem u prezesa Rafała Ratajczaka na farmie i gdzieś tam do tego mieszkania musiałem sobie zarobić. Później coś tam trochę spadło te z piłki i sobie jakoś radziłem i myślałem, że tak to się potoczy, a później przyjście i gdzie Maciej Borowski mocno mnie bardzo chciał, były trener bramkarzy Warty. Piotr Nemec też mnie tam gdzieś tam zapytania też tam raz po raz zadzwonił, bo z Nemcem to tak ciężko się było dogadać, ale też mnie chciał i to, no to ich tam zasługa, że trafiłem tu podobnie, no i to szczęście gdzieś tam my mieliśmy, że ja tam teraz tylko został Jakub Kieł, gdzie my to też szczęście mieliśmy, że zostajemy, jesteśmy ciągle w Warcie, no i etapami gdzieś tam wchodziliśmy w szczebelek po szczebelku. No, wspomniałeś o sobie trenera Nemca. To też dość barwna postać w tej twojej chyba karierze. Różne krążą legendy o metodach treningowych. A to nie są legendy, to są czyste prawdy. No, ale one my działały. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Grodzisku, mamy siłownię BH Powiec. Ile nam do siłowni? Z 3 km? 4 dajmy na to? To mieliśmy tą siłownię codziennie, to my codziennie stąd biegaliśmy na ten BH Powiec. Zajmowało to nam pół, nie wiem, te 20 parę minut, czy tam 15. Tam mieliśmy 2 godziny jednostki ciężkie, bo z Petrem Nemcem były bardzo ciężkie jednostki, bo to nie były kilogramami takie, jak my dzisiaj się obsługiwamy, tylko jeszcze tam razy tam te 20 kilo więcej. Naprawdę. I jeszcze oczywiście on włączył stoper, bo sobie tam ktoś tam wcześniej pobiegł i sprawdził, ile to się biegnie. I on włączył stoper. I tam nie było coś, że ktoś tam sobie szedł z marszem, tylko normalnie macie do tego czasu być i trzeba było biec. I to też tu nie było tylko tu, bo też było to na Warcie Poznań, gdzie my trenowaliśmy w Greenpointie na siłowni i też z Greenpointu z Warty tak codziennie leciliśmy, ale też nigdy nie zapomnę parka imienia Łukasza Spawskiego. Cześć Łuki, pozdrawiam. Bo to była mordęga tam, bo naprawdę my godzinę wcześniej mieliśmy skakanki i różne lekarskie i tak dalej, gdzie jeszcze myśleliśmy, że to koniec treningu, to Nemec oczywiście włączył stoper i panowie, no, godzinę biegania. Godziny. I to na mocnym tempie, nie? Więc jak tam kiedyś sobie chyba Maciej Borowski zliczył, ile mi kilometrów zrobiliśmy w okresie tam chyba, nie wiem, czy przygotowawczym, nie, ale gdzieś tam tym półrocznym i tak dalej, to wyszło nam w bramkarzach 150 kilometrów. I to tam same takie te ogony, nie? Że z klubu do siłowni i tak było bardzo dużo zajęć bez piłek. Pytaliśmy się naszego kierownika Karola Majewskiego, o co możemy cię zapytać. No i powiedział, że wędkarstwo. Trener Kubiak powiedział to samo. Także jak to jest z tymi rybami? Jeździłem kiedyś bardzo często. Moja najdłuższa zasiadka to siedziałem miesiąc na rybach. Naprawdę miesiąc, namiot. Ja czasami zjeżdżałem, ktoś tam przyszedł mi kije popilnować. Ale gdzieś w Polsce? W Biedrusku akurat siedziałem, na zalewie w Biedrusku. Siedziałem miesiąc, gdzieś tam przyszedł kolega, albo gdzieś tam ktoś tam dołączył do mnie, to ja szedłem do domu się wykąpać z powrotem na ryby. Był taki okres, że miesiąc siedziałem i też tam z kolegą się tam mieliśmy okres, że wyłapiemy wszystko, co tu jest. Oczywiście my te ryby wypuszczaliśmy, ale chcieliśmy zobaczyć, czy są te tutaj największe. No niestety to gdzieś tam się trafiały duże, ale nie to, co my chcieliśmy. No ale ryby się kiedyś tak mocno przewijały przez moje życie.
i z bratem jeździłem, gdzieś tam mieliśmy swój jakiś tam fanpage na Facebooku, na Instagramie, naprawdę tam szeroko szło. No, tylko że już teraz no, nie ma czasu, też dzieci, mam dwójkę dzieci i to dużo czasu poświęca. Gdzie ja teraz pojechał jeszcze na ryby, to już nie chcę wiedzieć, co by było w domu, bo myślę, że wędki mogłyby być połamane. Jaka była największa ryba, którą złowiłeś? Karp 19 kilo. Ale teraz są takie piękne jeziora, że oczywiście prywatne, gdzie nie będę reklamował, bo to nie to miejsce, gdzie można naprawdę połapać jeszcze większe. A gdzie najczęściej jeździłeś oprócz Biedruska na ryby? Na Żółkowo do Obornik. Wspomniałeś tutaj o dzieciach, masz dwie córeczki. Co one zmieniły w twoim życiu i też w twojej karierze? No przystopowały te takie bujne życie moje, bo no czas one, no, mocny czas one teraz odgrywają naszą rolę w życiu. No, są najważniejsze, no nie ma co ukrywać i no wcześniej jak one się urodziły, ogólnie no chłopaki, pamiętam, że jak ja miałem pierwszą córkę, która miała 10, miała dwa miesiące i się dowiedzieliśmy o drugiej ciąży, to no duża beczka była w szatni, że Adrian, no zabezpiecz się, nie? No, wypadałoby, ale wyszło mi teraz na dobre, bo już moje córki mają 4 i 3 lata, więc ja wychodzę z tego bałaganu, gdzie tu dużo kolegów się teraz zastanawia nad drugim dzieckiem, bo wiedzą, co pierwsze potrafi i no ja całe szczęście wychodzę z tego bałaganu. Mówiliśmy tutaj wcześniej też o trenerze Borowskim. Chciałem Cię też spytać o trenera Kubiaka, no bo z nim też już współpracujesz dobrych kilka lat. Czy on też w jakiś sposób zmienił to, jak postrzegasz Ciebie jako bramkarza, też nie tylko pod względem czysto umiejętności? Trener Dominik to jest taki mój mały, taki bacik, bo on tak zawsze stoi przy mnie, zrób to, zrób tamto, Adrian teraz tu. Nie chodzi o stricte bramkarskie sytuacje, tylko gdzieś tam jak coś mu już gdzieś widzę, że gdzieś tam odpływam, bo gdzieś tam, nie wiem, zagrałem dwa dobre mecze, już widzisz, że się rozluźniłem, to są wtedy on przychodzi, pstryczek daje i no, tego kiedyś było częściej, teraz jest to wiele mniej, bo jestem no, trochę doświadczonym bramkarzem i chcę być jak najdłużej, chcę jak najdłużej grać, więc to no, gdzieś tam no, gdzieś ku temu on też miał w tym rację. A stricto, no tak bramkarsko, no to Dominik wie, co potrafię, więc chyba u niego mam ogromny kredyt zaufania. Ale też ma fajną sytuację z trenerem Borowskim. Jak powiedzieć? Opowiadam. Kiedyś jak Tomkiem Laskowskim mieliśmy trening, sami bramkarze. I wychodzimy na ten trening jeszcze na lewą chwiałkę, tam u nas na drodze Dębińskiej. I już coś trener Borowski nie był w sosie. A my chyba wygraliśmy, tam mieliśmy fajne, to była jakaś tam seria, była dwóch albo trzech zwycięstw. Na luźno, tam coś tam, śmiech i coś tam się podśmiewaliśmy, coś tam z Tomkiem, no, często sobie coś tam żartowaliśmy. No ale trener Borowski nie był w sosie. I gdzieś tam raz coś tam Tomkowi uciekała piłka, mi gdzieś tam ja źle niedokładnie podałem. I on tak 10 minut treningu, nagle gwizdek i nie będziecie mi tak się zachowywać, koniec tego, od 16 do 16 macie się zmieścić w 10 sekund, nie? I tak biegaliśmy przez pół godziny czasu. Tak mówię, Tomek, mówię, co my zrobiliśmy, nie? I tak biegałem już tam, no, totalna dętka, oczywiście 30 minut biegania, koniec treningu. My obrażeni na Borowskiego, Borowski na nas, bo tak to już tak się później się ta relacja toczyła. I po dwóch dniach trener Borowski przyszedł do nas i powiedział: tej chłopaki, sorry, ale w prysznicu mi się syfon mi się zepsuł i cała woda wylała i to tą całą złość przyniosłem na was i tak sobie trochę pobiegaliście, nie? A nie, no spoko, mówimy, fajnie, że od tego jest tak, nie wiem, można rzucać, nie wiem, są pokoje, gdzie można szklankami rzucać, garnkami, a nie wyżywać się na nas, nie? Takie to były historie. No właśnie, Adrian, czy to troszkę nie jest tak, szczególnie w takim klubie jak Warta Poznań, że mimo wszystko ta atmosfera jest w piłce, nie mówię, że kluczowa, ale że ona bardzo dużo może dać?
Atmosfera tak, oczywiście, bo gdzieś to tam próbujemy jeszcze z tej starej warty coś tam wyciągnąć, tutaj wprowadzić do tej nowej szatni. Chociaż ciężko, tylko ja i Kuba zostaliśmy i gdzieś tam się wszystko tam pozmieniało. Poszło bardziej to wszystko w profi, a to co było kiedyś, no kiedyś były piękne, piękne takie młodzieńcze lata i czasy i no pięknie no szatnie wspominam, bo i tą starą siłową, gdzie naprawdę grzyb rosnął. Przysięgam wam, my tam wyciskaliśmy, nie wiem, tam 90 klatę, a tu no, prawdziwy jakiś tam trójak rosnął, więc to były piękne historie. Albo no, jak wiecie historię, że z dachem to jak tylko spadł deszcz, to już wiaderek nie było w kubie, bo no, i tak przeciekało. No. A mimo tego wszystkiego, jakie warunki panowały wtedy właśnie w budynku klubowym, czy to też na tej starej salce, czy w szatniach u was, tęskni za drogą dymbińską i za meczami tam? Tak, czasami gdzieś tam mam nawet pomysł, żeby zabrać tych naszych chłopaków i niech posiedźmy tam sobie z dwa dni. Przebierzmy się tam, jak to my kiedyś mieliśmy, nie uwierzą w to. Na pewno oni by nie kupili tego, że my tam się kiedyś przebieraliśmy, tam się przebierał Łukasz Trałka, tam się Tomek Maciarz przebierał, różne nazwiska i oni by w to nie uwierzyli, że tam się takie coś stworzyło. Jeszcze pamiętam te nasze obiady. Pani Beatka te obiady robiła? Bar olimpijczyka? He? Olimpijczyk. Bar olimpijczyk. No to jak tam żeś gotowali nam makaron, to była porcja dla czterech osób, a my dostaliśmy pani, naprawdę 2 kilogramy makaronu było i my to wciągaliśmy, no bo to był taki nasz jedyny darmowy posiłek w tych tam ciężkich czasach, więc się jadło. Powiedziałeś o profesjonalizacji ekstraklasy, o tym, że to się jednak wszystko zmienia, że też szatnia się mocno zmieniła i pewnie ekstraklasa ją sama w sobie zmienia. Ale czy mimo to uważasz, że w piłce nożnej można mieć przyjaciół? Można mieć też przyjaciół z szatni, z którymi dzielisz czas poza boiskiem? Bo mam dwóch przyjaciół w Biedrusku, więc jest tam... To wszystko zależy od człowieka, jakim jest. I gdzieś tam, no ja mam dwóch przyjaciół, które utrzymuję cały czas kontakt. Teraz akurat właśnie jadę na jego roczek, jego syna. Da się, tylko no, trzeba też telefon wyciągnąć i gdzieś tam podzwonić, bo gdzieś i też kontakt mam cały czas z Adrianem Laskowskim czy Wojtkiem Osorgą. Więc ten telefon gdzieś tam raz po raz do siebie przedzwonimy, jak sytuacja, jak tam oni grają, jak się Wojtek czuje, jak tam mu idzie ta jego szkółka on soccer, więc cały czas ten kontakt jest. A teraz to tak wiadomo, że w Ekstraklasie by teraz ktoś by chciał być moim przyjacielem, no bo tak jest niestety, ale nie, ja się też tam odciąłem się od wielu osób, mam swoją taką czwórkę i się z nimi trzymam. A jeszcze Michał Jakubowski, przepraszam Michał, ale no ty jesteś kluczem tych wszystkich wydarzeń, więc, które z tobą przeżyłem, no nie mogłem cię ominąć, no Misiek, pozdrawiam. No gdzieś ta, to ostatnia, no piątka, która gdzieś tam cały czas gdzieś tam do siebie dzwonimy. Teraz bardzo często mam kontakt z Michem, no, bo Micha nie ma w szatni. Jakaś zabawna sytuacja z udziałem Jakubka? Pewnie jest ich mnóstwo. Jest ich mnóstwo. A taka, którą będziesz mógł tu nam opowiedzieć też. Kurde, nie wiem, czy to jest do przekazania do telewizji. To pójdzie na szeroką skalę. Nie mam takich delikatnych. Nie mam takich delikatnych, bo gdzieś tam później to wyjdzie. No tylko najdelikatniejsze. No właśnie same grubasy były, że cetnie, bo na obozie, no cetnie, bo no... Ciężko było to nazwać obozem, jak my tam mieliśmy szóstą trawę, która wyglądała fatalnie i wyszliśmy na nią 3 razy. I później mieliśmy więcej siłowni niż obozu, a... A z tej ekipy teraz, która jest? To. Masz jakąś historię? Jakąś zabawną, która mogłaby ujrzeć światło dzienne? Bo teraz z tej szatni z kim się najbardziej trzymasz? No Dawid, no oczywiście starszyca Dawid Szymonowicz, Zrelak, Kupczak, Kiełb. To ta starszy znajdzie tam się tam no zawsze ty, no bo i też dzieci mamy i nie ukrywajmy, że jak gdzieś tam się spotykamy,
to z dzieciakami i te wypady są takie rodzinne i to tak nam łatwiej, bo wyrzucimy dzieci na plac zabaw, my coś tam sobie pogadamy. No bo ciężko tak teraz robić, nie wiem, jakieś spotkanie, mówię, tej weź. Ja mam akurat łatwo, bo ja jestem z Poznania, teraz mieszkam w Rokietnicy, ale czy ja podrzucę dzieci do mojej mamy, czy tam do mojej teściowej, to tam jest na przyczek palca. A gdzie tego Kiełbik albo Kupi, albo Dawid tego nie mają, bo gdzieś tam tych rodziców mają o wiele dalej i no te dojazdy są z dzieciakami są trudne. Więc ja mam chyba z tego otoczenia najlepiej. Wspomniałeś tu o Michale, a spośród trenerów, z którymi współpracowałeś, kogo byś tak wyróżnił, oprócz już wspomnianego trenera, na przykład Niemca z twojej kariery? Trener Niemiec wpoił nam coś, co budowano taka czeska szkoła, siła, bieganie i tak dalej, taka czeska szkoła. Ale takim kluczem chyba do tego wszystkiego to był trener Andrzej Zurawski, gdzie on mnie wziął później w juniorach starszych, przerzucił mnie trenowarem, trenowałem u niego, później grałem mecze u trenera Puskoty i to był chyba taki klucz, gdzie to wszystko tak poszło w górę. Dobra, piłka piłką. A co ty robisz, co ty lubisz robić w wolnym czasie? No oprócz tego, że pewnie tam spędzanie czasu z rodzinką, ale ogólnie, no i oprócz wędkowania? No oczywiście PlayStation, no gdzieś tam jak mi tam żona pozwoli, chociaż gdzieś tam czasami otwieram Pogę, takie pudełko z telewizją, gdzie nie mam joysticków. Się pytam żony, gdzie jest, schowałam ci, bo za długo grałeś, nie? No i taka kara, że z tydzień nam nie mogę grać, ale też tam nie przesadzam, bo gdzieś tam wiem, że jak gdzieś tam sobie posiedzę do pierwszej w nocy przy tej plejce, to wiem, że dzieci wstaną o 6, to też tam czasami ciężko. Więc tylko wykorzystuję czas na obozie albo gdzieś tam przed hotelem, przed meczem, jak wyjeżdżamy do hoteli, gdzieś tam sobie pogram z 2-3 godzinki. To jest mój relaks i to jest mój czas taki odirozowania się od wszystkiego. A w co grasz najczęściej? No oczywiście FIFA przez internet, ale teraz sobie zagrałem w Hogwart. Przeszedłem całą teraz na obozie. Jestem z tego dumny, bo były fajne zagadki, fajne misje. Teraz chyba wskoczyłem sobie na Diablo i sobie zabijam potwory. Adrian, wspomniałeś tu o wolnym czasie. Pewnie od czasu do czasu też lubisz gdzieś sobie wyjechać. Jeśli miałbyś wspomnieć jakieś takie nieprawdopodobne wakacje, które ci się przydarzyły, to co by to było? Takie najlepsze wakacje nietypowo wypoczynkowe, które zapamiętam na pewno do końca życia. Opowiem całą historię. To było tak, że byłem w gabinecie u Wojtka i u Smunia i był pan Marek Degórski, który naprawiał kostkarkę. I gdzieś tam usłyszał, bo pytałem Wojtka, bo Wojtek tam... Już się zaczyna dobrze. No. Wojtek gdzieś tam, to on jest taki podróżnik i się go pytałem, mówię, ty Wojtas, pojadę do Rzymu sobie akurat bez dzieci na 4 dni. Co tam chcę zobaczyć? Oczywiście tego to wygooglowałem gdzieś tam wcześniej. I mówię, co tam zwiedzić w tym Rzymie, bo no wiadomo, Koloseum, fontanny i tak dalej, Watykan, to tam, no to tam klucze. I pan Marek Degórski to usłyszał, przedstawiliśmy się, ciepła osoba i mi zaproponował, powiedział, że Adrian, ja ci to wszystko przygotuję, ja ci SMS-a wyślę, co masz tam zwiedzić? Ja mówię, oje kurde, dziękuję bardzo, czy tam jakoś odwdzięczy. Nie, Adrian, nic nie musisz, tak dalej, nie? Ale mam jeszcze lepszą propozycję dla ciebie. Mam takiego tam brata Sławka, który tam mieszka w Watykanie, tam, no w Watykanie, bo gdzieś tam obok, no obok Watykanu gdzieś tam mieszka i ja dam ci do niego, o, ja do niego zadzwonię, że jest taka sytuacja, że jedziesz do Rzymu tam w grudniu, ble, ble. I on do ciebie zadzwoni. Ja mówię, dobra, to mówię, dziękuję bardzo, przecież będę miał... Kontakt na miejscu. No, będę miał wszystko, będę wiedział, bo mi może coś tam opowie. I po tam dwóch, trzech dniach rzeczywiście ten brat Sławek zadzwonił. Mówi, dzień dobry, Adam, jest tam rozmowa. Bo to kiedy tam przyjeżdżasz, tak dalej, ja mówię, bo tu od Marka Degórskiego jesteśmy, dostałem kontakt, tak dalej, kiedy przyjedziesz, no my tam będziemy, na nią strzelam, tam 15 grudnia wylatujemy i tam 15 grudnia będziemy tam, tak. Dobra, tylko jak będziecie, to wylądujcie, zadzwońcie. Dzwonimy tak dalej i... A nie, bo spaliłem trochę. Cofnijmy się trochę.
trochę spaliłem, bo cofnę trochę, bo jeszcze jak dzwonił do mnie, to jechałem z żoną samochodem i cała ta sytuacja. Dobrze, mówi, to cofamy. Że Bracławek mówi, cześć Adrian, tu ci pokażę Watykan i tak dalej, tu Muzeum Watykańskie, super, ale jeszcze zaproponuję ci, żebyś był na mszy przy grobie Jana Pawła II. Mówię, kurde, super propozycja. Mówię, no dobra, no będziemy na tej mszy. Tak gadka idzie, się klei. I pan Bracławek zaproponował mi, Adrian, mamy z ciebie jeszcze lepszą propozycję. Dam ci albę i będzie służył w tej mszy. I żona, przysięgam, tak jak tu siedziała, popłakana, nie? Ja mówię, dobra, no Asia, no lecimy w to, no co, no przynajmniej będzie co za dzisiaj na to pogadać, nie? Ja taki pewny siebie na luzacku, tak jak ja zawsze. Zgodziłem się na tą propozycję brata Sławka. Pojechaliśmy do tego Watykanu, tam pierwszy dzień sobie zwiedziliśmy, no te najważniejsze takie tam, bo to takie najważniejsze rzeczy, te fontanna, tam różne te atrakcje. I nastąpił dzień, że idziemy do Watykanu. No i tam brat Sławik powiedział, bądźcie o 7 rano tam pod bramą, a tam chyba Watykan cały jest otwarty dopiero o 9. Że o 7, bo wchodzą takie małe grupki, gdzieś tam kto tam, jakie mszy i tak dalej, to tam oczywiście no, różne państwa, gdzieś tam te różne państwa mają swoje mszy. I my akurat mieliśmy tą mszę właśnie przy grobie Jana Pawła II. Mówię, dobra, to pośmy, pan brat Sławik zaprowadził moją żonę tam w to miejsce, gdzie tam msza będzie, a ja czekałem. Jeszcze tak nie widziałem tego Watykanu, tak od środka, to tak jeszcze czekałem tak przed Watykanem. Mówi, Adrian, chodź, pójdziemy do sekretariatu. Nie do sekretariatu, do zakrystii. Do zakrystii, bo nie do sekretariatu, do zakrystii. Ja mówię, dobra, i tak już ciepło mi się robiło. Bo tam było 20 księży takich bardzo ważnych, którzy gdzieś tam będą, bardzo byli młodzi, byli studenci i też tam, którzy będą gdzieś tam za 5-10 lat ważnymi postaciami w Polsce. I mi tam mówi, tam nazwiska, kto tu, gdzie tam, jak będzie. I naprawdę, no, gorąco mi się zrobiło w tym momencie, bo dostałem tą albę. I on mi mówił, że co ja będę robił, tak dalej. Mówi, Adrian, pamiętaj, ręce tu, będziesz tu przy środek, musimy się ukłonić, tak dalej. Przysięgam, nóż miałem na gardle, już nie wiedziałem, ogólnie nie wiedziałem, co mi powiedział. Bo już zatkało mnie totalnie i ja tylko szedłem obok niego i mówię, ciemno mam, nie? No dramat, nie? Idziemy właśnie tak, bo się kurtyną zasłonięty cały ten grobowiec i jeszcze hitem było to, że to szło na żywo na telewizji Trwam chyba, więc później... Mogliśmy cię w sumie zobaczyć. Później wam, albo w radiu, czy w telewizji, coś takiego. No i rzeczywiście służyłem, pokażę wam zdjęcia, udostępnijcie, żeby nie było. Czyli to jest prawdziwa historia. Prawdziwa historia, tak, służyłem i no tak naprawdę pomagałem bratu Sławkowi tam przy kielichach, przy składaniu tego obrusiku małego, bo to kurde, żebym teraz nie pasnął, bo to się jakoś nazywa. Jestem jakiś ministrantem, który cały co robi to co weekend, więc no, mogłem się pomylić. I nie, ale od razu w Watykanie. I w Watykanie, gdzie no przysięgam wam, zgubiłem z 2 kg, bo się tak spociłem. Naprawdę ciekawa historia i zdjęcia dopiero później, jak to wszystko minęło, już mi ulżyło, to na drugi dzień się gdzieś tak śmiałem się z tego, jak te zdjęcia zacząłem od mojej żony, bo ciekawa historia. Opowiadałeś tą historię w szatni? Nie uwierzyli mi. Nikt mi nie uwierzył. Wiedzieli, ty służyłeś jako ministrant, mówię, no, zdjęcia pokazywałem, to oni myśleli, że ja to zrobiłem w Photoshopie. Naprawdę takie, ja mówię, no nie, no patrz normalnie, że żona mnie nagrywała, no patrz, tu stoję ja i wtedy mi uwierzyli chłopacy, bo tak to, no nie łyknęliby tego, bo ja często żartuję i lubię żartować i tak dalej, i sobie tam różne tam pomysły mam. Tu też mógł być ciekawy pomysł, ale to były realia. No właśnie, Adrian, żart w szatni. Doskonale wiem, że jesteś jednym z największych żartowniczów. Tak, fajny on żart z Dominikiem Kubiakiem, ale jak to teraz tak przy, żeby to... Właśnie chciałem cię o te żarty wypytać. A, dobra. No to... Chyba graliśmy z Puszczą Niepołomice? Żeby nie skłamać, tak, chyba z Puszczą Niepołomice graliśmy. I był taki zawodnik, który się nazywa Czarny.
Michał Czarny. Michał Czarny, o. Luzan, to... 34 lata. No, to właśnie to graliśmy ten mecz z Puszczą Niepołomice. I też był chyba czarnoskóry, nie wiem, czy Emil Ciekane, to był, nie pamiętam, może... Mogło być, jak w Puszczy to chyba... Może tak. Emil, a może ktoś tam jeszcze był wcześniej. Nie pamiętam nazwiska, no de facto czarnoskóry. I Domino, też tam końcówka meczu, nie pamiętam, no. A przegrywaliśmy chyba 1-0. I gdzieś tam mieliśmy, oni mieli Puszczę Niepołomice, miała stały fragment, a Domino, oczywiście pierwsze widzenie było tyle kibiców, co jest teraz, gdzie to było wszystko słychać. I Dominik Kubiak stał przy tej linii, bo on był odpowiedzialny za stałe fragmenty gry. Krzyczał ktoś tam, Kolba, kryj czarnego! A my tam oczywiście nie słyszeliśmy z tego, bo to tam my z boiska tam nie słyszeliśmy, a my później tam chłopaki mówili tam po meczu, tam po dwóch dniach, że taka sytuacja była, że tam mówię, to mam ciekawy pomysł. Zróbmy pismo z PZPN-u, wszystko, kopiuj, wklej całe pisma z PZPN-u, że trener Dominik Kubiak obraził zawodnika czarnoskórego. Całe pismo, wszystkie pieczątki zrobiliśmy takie, jakie powinny być. Gdzieś tam machnęliśmy podpis. Daliśmy trenerowi, przysięgam wam, spadł z krzesła. Do tego momentu, że on do Karola Majskiego dzwonił. Karol, zadzwoń do Puszczy Niepołomice. No Kirasa, że z przeprosinami, o co tam chodzi, że on tak nie chciał, że to chodziło o tego zawodnika, który się nazywa Czarny, czyli Michał Czarny. Mówi naprawdę, no i tak przez godzinę tak mu się ciepło mu było, aż no, chyba gdzieś tam ktoś tam, no chyba Piotworek wtedy się już śmiał i Adam Szala wtedy jeszcze był, że już nie mogli. I, no i powiedzieliśmy, że trener, no fake, nie? No, takie tam historie były. A oprócz tego żartu na trenerze Kubiaku, jakiś żart wewnątrz szatni już wśród zawodników, który tak też ci jakoś zapadł w pamięci? Nie robiliśmy sobie aż taki, że nie wiem, przestawić samochody, to tak nie tu było, nie tutaj to było. Nie tutaj to było, ale czy żarty? Nie było jakiegoś takiego wkręcenia. Zazwyczaj to my sztab jakoś tam próbujemy coś tam wkręcić, że coś tam się dzieje. O, Oskiego sobie lubimy wkręcać, ale to naszego najmłodszego fizjoterapeuta. Oskopatia. Teraz to jest Oskopatia. Jego potężna firma. No. A jak go wkręciliście? Kurde. Ja go często coś tam wypuszczam, mówię, gdzie piłki nie ma obok. Mówię, Oski podaj piłkę i leci, jak taki baran młody. Leci po tą piłkę, gdzie tam no, fizycznie jej nie ma. No ale Oski jest naszą małą pociechą taką i też lubi żarty i to się ceni. No chyba z tą szatnią to trzeba lubić żarty, nie? Oj, trzeba. Chociaż dzisiaj był u nas trener od KSW? Tak, myślę, że tak można powiedzieć, no? Trener od KSW gdzieś tam. Sztuk walki, no i zszedłem z treningu, karty podniosłem i... A tak, widzieliśmy. I go próbowałem zaatakować. I coś tam, masz portfel? Dawaj zegarek. I on mi powiedział, kurde, nie lubię żartować, ale w tym momencie powiedziałem, no, chciałem jeszcze Tomka, Tomek atakuj, ale już powiedziałem, że jak ktoś, taka osoba jak trener, który jest w sztukach walki, nie lubi żartu, mówię, odpuszczam. Bo dzisiaj może dzisiaj odpuści, ale gdzieś tam może gdzieś tam się gdzieś spotkamy i zapamięta mnie i to się wtedy inaczej jest. I tak. Może być źle. Jesteś piłkarzem, masz 31 lat. Stary. Jeszcze pewnie kilka dobrych lat tej kariery przed tobą, bo jednak na pozycji bramkarza to trwa nieco dłużej zwykle. No ale masz jakiś plan na po karierze, co będziesz robić? Gdzieś tam pomysły są, żeby coś tam, no najłatwiej iść, mam mi się wydaje, w trenerkę gdzieś tam prowadzić tych najmłodszych. I też to będę szedł, no bo gdzieś tam chciałbym się gdzieś tam ruszać po tej piłce, żeby nie te kości mi jakoś tam nie chrupnęły, gdzie będę miał 40 lat. To gdzieś tam będę chciał być cały czas aktywny i dzieci mi w tym pomogą. A pomysły, no miałem, mam pomysły i nam, żeby barbera otworzyć, żeby żona to pilnowała, bo żona coś tam chciała sobie zrobić, jakiś tam kurs na masaż twarzy, gdzieś tam pomysły mamy, a jest to do zrealizowania, tylko
szukamy akurat takiego fajnego lokalu teraz, żeby gdzieś tam to zrealizować. A czemu, to jest takie w ogóle lifestyle'owe pytanie, czemu taka obudowa na telefon? Tam jest scena z Jokera, nie? Tak, Jokera, no lubię takie science fiction filmy. Lubię Marvela. No, takie w tym mocno siedzę. A kino czy bardziej Netflix? Albo... Ostatnio byliśmy teraz z dziećmi w kinie i niestety chyba ogólnie był Netflix przez dłuższy czas, bo teraz są takie czasy, że gdzieś te platformy Disney Plus i Netflix gdzieś tam dużo nam to wszystko oddają, ale byliśmy teraz z żoną na bajce i nie chcę robić jakiejś tam antyreklamy. No więc nie, no ceny biletów plus tam popcorn i tak dalej, to nas przeraziło i... No jak dla waszej czteroosobowej rodzinki to chyba... Naprawdę, myślałem, że jako seans 45-minutowy, bo to ta bajka trwała 45 minut, to są jakieś tam te inne ceny, nie? Ale no nie, no... Nie będę mówił cen, bo tak później wam powiem. Ale no nie, przeraziły nas to, bo to byśmy sobie wykorzystali na zupełnie co inne. A telewizja czy YouTube? Powiem wam tak, od kiedy mieszkam w Rokitnicy, kiedy się ciepło robi, to rzadko z telewizora w ogóle korzystamy, bo siedzimy z żoną na ogródku albo sobie oglądamy na ogródku jakiś film. A no zimą to wiadomo, gdzieś tam o 16 się robi ciemno, gdzieś tam, żeby ten czas zabić, bo to dzieciaków się nie wypuści na dwór, to gdzieś te YouTube te męczymy i te bajki tam lecą, wiesz, i tam i tak mają swój czas na to. Mamy swój dzwon, ustawiony budzik na 20 albo na 30 minut. Jak telefon zrobi dzing dzing, koniec bajki. Tak trzeba, no takie czasy są, że gdzieś tam... Żeby tego nie było za dużo, chociaż czasami gdzieś tam, żeby sobie odpocząć, no puścimy im tam trochę dłużej to, bo to dzieci wymęczają czasami. Ale mało telewizji. Nie ma nic takiego ciekawego w telewizji, żeby tak sobie... Jedynie co to na playerze, lubimy seriale z żoną sobie obejrzeć, albo tak jak teraz obejrzałem na Netflixie o Tour de France. Bardzo polecam, bo mega charówka. Jak się wraca po przegranych meczach? Jak na przykład, nie wiem, mamy wyjazd do Białegostoku albo do Mielca? Teraz te wyjazdy są takie trochę lepsze, bo te autokary trochę wygodniejsze. Ale taką ciekawą historię mam z trenerem Lęcem, gdzie przegraliśmy z Siarką Tarnobrzeg i wróciliśmy o 4 nad ranem, gdzie Petr Nemec powiedział, że mamy o 8 trening. To my wszyscy wzięliśmy kalimaty i spaliśmy i oczywiście to była zima. Jakoś tam okres zimowy i że było jedyne ciepłe pomieszczenie u fizjo, bo była farelka, to my na kalimatach tam sobie spaliśmy, no bo nie było sensu jechać do domu na 3 godziny, tylko po prostu jak 18 chłopa spało, nie wiem, jak tam było, 30 metrów kwadratowych. I tak spaliśmy, ale to takie historie, które gdzieś tam później buduje i scala zespół. Mówiłeś tu, Adrian, o tej twojej drodze do Warty, a jak pamiętasz, czy pamiętasz ten swój pierwszy mecz już w barwach zielonych? Oczywiście, że pamiętam, to był mecz z Bogdanką Łęczna, wtedy tak się nazywali, na Bułgarskiej, to ciekawe, bo wtedy graliśmy na Bułgarskiej, jeszcze nie przy takiej publice, jak tam gdzieś tam w kartach historii, że tam przychodziło po 20 tysięcy ludzi na typowo mecz na zielonych, ale przychodziło też tam chyba z 4-5 tysięcy ludzi, gdzieś tam ten dolny sektor był otwarty i się dowiedziałem gdzieś z 3 godziny przed meczem, że będę grał, bo nie chcieli, żeby, jako wtedy miałem 17 lat, bo bodajże, nie chcieli, żebym się przez całą noc denerwował i żebym normalnie spał, bo akurat wtedy byłem zmiennikiem Łukasza Radlińskiego przez bodajże rok czasu. Tak naprawdę jeździłem i szlifowałem swoją formę, spoglądając na niego. I dostałem tą szansę, bo gdzieś tam rally nam dostał kontuzji, gdzie gdzieś tam coś tam... Wiedziałem, ale to myślałem to jak to stare czasy, że na ketonalu i będzie grało, bo to tak to się robiło. A gdzieś tam te 3 godziny przed meczem dowiedziałem się, że będę grał i no telepało mnie, no nie powiem. Oczywiście dzwoniłem do wszystkich znajomych, do mojego menadżera świętej pamięci Jerzego Kopę.
wspominam to miło, bo to był mecz zremisowany 1-1, gdzie bardzo pozytywnie zagrałem. Mówiłeś o swoich córeczkach. Jak wspominasz narodziny tej pierwszej? No to było coś takiego, coś co chyba każdy przeżywał, bo przeżyje. Te pierwsze dziecko jest oczywiście taki pępuszkiem. Ale też oczywiście byłem wizualnie na narodzinach mojej córki. Gdzieś tam obserwowałem z boku, bo różne historie znałem, gdzie tam się i nagrywało, tam tak dalej. Ja nie, ja stałem z boku, żona chciała, żebym był z nią w tym pokoju, ale tylko, że tam ja byłem trochę oddalony. Pępowiny nie przeciąłem, bo się denerwowałem. A tak miło też oczywiście to, że się urodziła córka, to było super rzecz, to jest nie do zapomnienia, ale oczywiście zorganizowałem pępkowe. To były też inne finanse niż teraz i ta płynność finansowa niż teraz, więc zrobiłem pępkowe w domu i co ciekawe zaprosiłem oczywiście tam wszystkich, wszyscy wpadli i oczywiście zaprosiłem Łukasza Trałkę, gdzie tam oczywiście dobra, zaproszę Łukasza, pewnie nie wpadnie. Ale Robert Janicki tak to zorganizował, że tam po godzinie czasu ja patrzę, tu Łukasz jest, mówię, kurde, fajnie, że taka osoba, taka osobowość, gdzie tam gdzieś tam ma bardzo dużo tych meczy gdzieś i przyjdzie i pocieszy się zarazem ze mną. A ile wtedy się znaliście z Trałą? No bardzo czasu jakoś tak było, że jeszcze Łukasza poznałem wcześniej, jak z nim w Polonie Warszawa grałem, bo tam wtedy to te będą dzieciak, to tak Łukasza pamiętam jako wodza Polonii Warszawa. Jeszcze może zagajmy, Adrian, o ten wątek zarówno polonijny, jak i później być może Trały. No, grałeś w Polonii, byłeś też w wielkim klubie, jako bardzo młody chłopak tak naprawdę tam trafiłeś. Pod wieloma względami to jest chyba trochę klub podobny do Warty, bo klub o wielkiej tradycji, ale jednak tej burzliwej historii w tych ostatnich latach. Kiedy ja byłem, to były piękne czasy, bo takich prezesów jak Józef Wojciechowski by chyba każdy by chciał mieć. Oczywiście. Poza trenerami. Mógł, no to tam to jest, tam są inne historie, ale takich prezesów każdy by chciał mieć. Oczywiście każdy prezes ma prawo się obrażać, jak wygrasz, czy nie jak wygrasz, tylko jak przegrasz, więc bo to gdzieś tam to wszystko, gdzieś tam te nerwy spływały po nim. Ale żeby dawać takie finanse, jakie on dawał, to chyba każdy klub by tego chciał, bo naprawdę było wszystko. Było na tip-top i tego nigdy nie zapomnę. To było mi pierwsze takie zderzenie z taką górną półką w Polsce. A co miło wspomina, to miło wspomina mojego trenera Rogera Radka Majdana, który gdzieś tam szlifował tam te moje kroki. I co sobie zapamiętałem, to dwie rzeczy, że u Radka było bardzo dużo chwytów, naprawdę tak jak my tu sobie uderzamy 10 piłek na chwyt, to u Radka Majdana były ze 100, bo tam oczywiście był Sebastian Przyrowski i Michał Giwa bramca, a ja gdzieś tam z boku, bo jako byłem najmłodszy, to Adrian ale siada i na chwyt, teraz na kolana i na chwyt i z jednego kolana i na chwyt gdzieś tam Radek, gdzie mógł sobie obserwować jak broni Michał albo Sebastian, to jednak nie stał tam z boku ze mną i gdzieś tam pracował ze mną. I dwa, co do Radka Majdana, to zawsze on był mega elastyczny. Mówię, jeden Radek, no, jeden jest bramkarz wysoki, drugi niski, jeden kopie dalej, jeden kopie bliżej, jeden sobie gra nogami. To jest elastyczny, powiedz mi jak? Bo no, kopanie coś tam się jeszcze da wytrenować. Rozciąganie też, ale to bym musiał mieć chyba, nie wiem, 13 lat i chodzić na jogę. Ale on powiedział mi wprost, Adrian, ja nic nie robiłem. Ja mam tak od urodzenia, mogę przez rok nie robić, a wiem, że jestem gipki, nie? Więc to mnie zaskoczyło, że no, tak jak są super ludzie typu Messi, Ronaldo, takie super gościu był elastyczny typu Radek Majna. A Messi czy Ronaldo? A może bramkarze zapytajmy. Buffon czy Van der Sar? Van der Sar. Jednak ta liga angielska jakieś bardziej oglądałem. A Dudek czy Boruc? Boruc. Może to, że oglądałem więcej tych meczów Artura i... No i ciekawsza historia, legenda i... Może no, legenda to duże słowo, bo gdzieś tam
No bo twój kolega z zespołu zakończył jego karierę, nie? A Dawid Szymonowicz. Dawid później się trochę bał, bo gdzieś tą czerwoną kartkę dostała Artur, no wiadomo, gdzieś tam tą żyletę ma mocno za sobą i te kontakty mogły pójść dalej, ale to no, całe szczęście gdzieś tam Artur zostawił to w sobie i przeszło po kościach. No a kto był twoim takim pierwszym bramkarskim idolem? Dudek? Dudek, Jurek Dudek. A później to tak Van der Sar. Dalej nie znałem, bo nie oglądałem. Nie. No Dida, Nelson Dida. Iker. No to było to, że to nie było tak jak teraz, że masz Eleveny, masz Kanal Plus i te mecze sobie tylko skaczesz z kanału na kanał i oglądasz sobie no to wszystkich bramkarzy, co możesz obejrzeć. Kiedyś to tylko była Liga Mistrzów w środę i to tam raz na miesiąc puszczona, bo kiedyś nie było tak dostępnych kanałów jak teraz, więc tych bramkarzy się trochę tam mniej się znało, nie? Teraz jest o wiele łatwiej. Wolisz słuchać czy mówić? Wszystko zależy od sytuacji. Bo jak mnie trener wyzywa, to lepiej słuchać niż mówić, bo wtedy źle się dzieje. Ale chyba słuchać. Tak szczerze to słuchać, bo żonę wysłucham, później ja nic nie mówię, bo wiem, jak to się kończy. Nie warto. O, z jakim bohaterem serialu bądź filmu chciałbyś się zaprzyjaźnić? Teraz musimy wejść na takie bardziej, wiesz, rozruszać się. Serialu, kurde, to jest albo serial, bo to z filmu? No, może być film albo serial. Grot z Fantazji Galaktyki. Fantazja Galaktyki? Czy... Strażników Galaktyki. O, Strażników Galaktyki. Nie, żartuję. To ze Strażników Galaktyki. No ja nie znam, to nie znam. Ten główny. Co? Ten główny? Nie, ten duży. Nie, bo był głupi. W sumie. A masz swój ulubiony film? To jest Strażnicy Galaktyki. To jest takie. Ile razy oglądałeś? Ogólnie na stronach Disneya są nawet takie mini seriale i to wszystko mam. I to nawet trzeba obejrzeć, bo nie wiedziałem, myślałem, że tylko sobie pójdziesz sobie do kina i obejrzysz sobie tam pierwszą, drugą, trzecią część, ale są jeszcze takie mini serialiki, gdzie jak ktoś tam mocno to śledzi, to te mini serialiki też trzeba obejrzeć. Nawet jak są te takie mini serialiki, jak pada Shrek, gdzie to jest tylko taki po prostu poszone, a jest takie coś jak pada Strażnicy Galaktyki, świąteczna wersja i to trzeba obejrzeć, żeby się dowiedzieć, co tam się działo później w tych wszystkich filmach. Było o profesjonalnym jedzeniu, ale jakby odsunąć to profesjonalne jedzenie na bok, to jaki ulubiony fast food? Kiedyś było mniej profesjonalne, że kiedyś tak się trochę inaczej odzywiałem, bo teraz i tam często korzystam z cateringu, ale teraz to kebab w bułce i to czasami sobie. Jak mam coś zamówić, to to. W tym mijającym sezonie, Adrian, zagrałeś swój 200 mecz? 200? Parcie. A zaraz jeszcze Poznań? Chyba 20 parę meczów i będzie 100 w Ekstraklasie. Czy czujesz się już taką poniekąd żywą legendą Warty? Ciężko to tak nazwać, bo podejrzewam, bym zapytał tutaj teraz na obozie młodych chłopaków gdzieś tam, którzy są w akademii, bym zapytał, kto to Alan Gamaya ma i by nie wiedzieli. Podejrzewam, że nie wiem, czy by wiedzieli, że tu grał Piotr Rejs, bo to tak, czy zostać legendą, to jest duże słowo. Gdzieś tam się zapisaliśmy, a to bardziej nasza, ta osiemnastka się zapisała przez awans. Gdzieś tam może w tych książkach będziemy, kto zrobił ten awans w tym ostatnim meczu jednak barażowym. A kto, ile tam ludzi pracowało jeszcze tam wokół tego, to tego nie będzie. Ciężko nazwać się takim, żeby będę legendą, bo... Niestety po piłce zostanie ci dwóch kolegów i to, co masz w kieszeni. Nie, to za grube, nie?